Już w kolejny weekend będzie przejście tunelem pierwszej i drugiej linii metra, a także metro kierunek Karolin. Już niedługo. Tramwaj do Wilanowa robi niemałe zamieszanie na Jana III Sobieskiego. Plac na Rozdrożu, nowy. A Wizonosz wystawił wejściówki do metra na licytację. I tunel w Świnoujściu będzie miał odcinkowy pomiar prędkości. O tym nie tylko w niedzielę, 5 lutego, w kolejnym wydaniu Mniejsza z tym. Zaczynamy! Witam Was tutaj, cześć i czemu Awizonosz. I zapraszam Was już teraz na kolejny materiał z Mniejsza z tym. Mamy kolejny tydzień, kolejny miesiąc i kolejne nowe wiadomości, które się wydarzyły w ostatnim tygodniu, więc zaczynamy oczywiście od nich. Między innymi awarie wind na stacjach metra, stacje metra Centrum, Marymont, Dworzec Wileński, Zacisze, Płocka, Bemowo, Kondratowicza czy Rondo ONZ. To stacje metra, gdzie aktualnie nie działają windy, przynajmniej po jednej. Następnie mamy koło miłośników metra, który organizuje przejście tunelem ze stacji metra Rondo Daszyńskiego do stacji metra Centrum, czyli przejście też również łącznikiem, który łączy pierwszą i drugą linię metra, po którym aktualnie nie odbywa się ruch liniowy i pasażerski, bo nie może być, jak i również gdzie pociągi po prostu muszą przejeżdżać w celu serwisów czy innych rzeczy, kiedy muszą zjechać z drugiej linii metra na STP Kabaty, bo aktualnie nie ma jeszcze STP Mory. Więc w tym użytkowaniu jest ten łącznik, będzie nim przejście, będzie też TC Centrum i inne ciekawostki, które będą wtedy pokazane, między innymi również ciekawostki, które się znajdują na stacji Rondo Daszyńskiego. To wszystko będziecie mogli zobaczyć na tym przejściu. Otwarcie wejściówki będzie można rezerwować bezpośrednio jutro, od 6 lutego, od godziny 21, więc radzę szybko wchodzić tutaj, macie link w opisie i w karcie, aby tego nie przegapić, bo faktycznie może być problem z wejściówkami, w sensie mogą szybko zejść. Jakby liczymy na to, że będzie rekord przy tym. Natomiast nie zmienia faktu, że możecie mieć swoje metro w domu. Wejściówka do metra. Mała rzecz, a cieszy. Możecie wylicytować. Taką licytację na sam koniec wystawiłem w ramach Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy. Licytacje trwają jeszcze na przestrzeni paru dni w lutym, więc trochę się jeszcze będzie działo. Tak wyglądają te dwie wejściówki. To już są wejściówki, które normalnie nie są dostępne. Ogólnie te wejściówki żadne nie są dostępne. Wejściówka wielorazowa i jednorazowa, która jest używana do testowania zazwyczaj kasowników i ich nadruków. Te dwie wejściówki aktualnie są za 22 zł i licytuje 14 osób aż. Jestem ciekawy, za ile ostatecznie pójdzie. Jak coś, link w opisie i w karcie, jakbyście chcieli zalicytować. Oczywiście, żeby nie było, to nie jest tak, że ja liczę tutaj jakieś duże sumy. To jest w ramach Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy i tylko i wyłącznie tego to jest wystawione, bo te wejściówki jeszcze są zbyt młode, żeby miały jakąś bardzo dużą wartość. Co innego z takimi biletami, których już nie ma dzisiaj, a mają na przykład zniżkę 48% dla studenta. Ale to nie zmienia faktu, bo metro się buduje dalej i dalej i jeszcze dalej. A mianowicie, trzy nowe stacje metra na Bemowie, czyli, tak jak już powiedziałem, Karolin, Chrzanów, Lazurowa z STP Karolin. To ma być zrealizowane. Oczywiście doskonale wiemy, że teraz kampania wyborcza się uruchomiła i teraz będzie mnóstwo obietnic i innych rzeczy, ale metro faktycznie rusza z budową. Co prawda na STP Karolin jest dużo protestów mieszkańców i ogólnie firm, które tam są, że nie chcą, żeby się metro budowało, a przynajmniej nie chcą, żeby ich tereny były zajęte bez dogadania się i bez odszkodowania. Jak będzie ostatecznie z tym dogadaniem, tego nie wiem. Ja jutro jadę do punktu informacji metra, więc wtedy też sobie może jakiegoś zasięgnę języka i trochę więcej będę wiedzieć. Film z metra Karolin będzie raczej w drugiej połowie tego miesiąca, bo na razie nie mam zbytnio czasu tego nagrać, więc takie są aktualne sytuacje. Też wyjeżdżam trochę z Warszawy, więc tak to wygląda, ale wiemy mniej więcej, że przynajmniej w teorii metro pojechało już w 2026 roku, czyli za 4 lata. Mniej więcej tak jak mówiłem, za 3 lata. To szybciej niż mówiłem. Ja obstawiam jednak 4 lata.
4 lata, bo to jest STP. STP jest strasznie duże. Jakby to jest trudny odcinek do wybudowania. Zwłaszcza z tym, że jeszcze nie mają wszystkich gruntów, które mają do użytkowania. Natomiast to nie zmienia faktu, bo mamy drugą linię do dokończenia i trzecią. Trzecia, no, premier ostatnio obiecał środki. Pytanie tylko, jakie to będą środki. Tutaj oczywiście nasz prezydent Warszawy się bije w tym, żeby to były pieniądze faktycznie przekazane z rządu. Nie będę nas tutaj skłócić, po prostu chodzi o to, że chcą, żeby ta trzecia linia metra powstała w obecnym kształcie, a czy my tego chcemy, mieszkańcy Warszawy? Wiadomo, dobrze mieć metro pod domem, ale nie będę tutaj oczywiście osobą, która katapultuje cały projekt trzeciej linii metra, bo oczywiście ma sens, nie będę mówić, że całkowicie nie, zresztą bardzo mi się podoba, że w końcu się pojawił w tym miejscu łącznik, którego wcześniej nie było, z Miński na STP Koźle-Górka, ale pytanie jest podstawowe, czy ona ma sens w aktualnym przebiegu, kiedy nie wiemy zupełnie, gdzie dalej będzie jechać? Ja już to powiedziałem w jednym z wywiadów i w jednym z innych informacji, że dla M3 aktualnie najlepsze jest to, aby nie było tych pieniędzy znikąd, bo wtedy będzie zaprojektowana cała trzecia linia metra, czwarta i piąta, czy jeszcze Bóg wie więcej, i wtedy będziemy mieli po prostu komplet tego, jak to będzie budowane, bo jeżeli teraz zaczniemy budowę, to nie będziemy wiedzieć właściwie, gdzie ona jedzie, a tak się nie robi w linii metra. Nie, kiedy to metro jest tak drogie i prawie się nigdy nie zwróci przy Warszawie, czy ogólnie przy Polsce. Więc moim skromnym zdaniem, tramwaj na Gocław dofinansował go nawet w 100% rządowe, unijne, nie wiem, jakie tamkolwiek fundusze. Tramwaj na Gocław jestem całkowicie w stanie poprzeć, bo on tutaj właśnie by jechał mniej więcej. Tu by kończył swoją trasę, można byłoby dalej oczywiście go pociągnąć na Wawel. Wawel najpierw musiałby się zabudować trochę. Co nie zmienia faktu, żeby tutaj ładnie to przecinał, były przystanki w parku, innego rodzaju rzeczy, i on by faktycznie był dobrym środkiem transportu, który by szybko dowoził. A tak, wybudujemy centralny odcinek trzeciej linii metra i co? I M2 będzie jeszcze bardziej przeciążona na stadionie narodowym. A tego nie chcemy. Już aktualnie M2 przez dworzec Wileński, Trocką czy Kondratowicza jest bardzo mocno obciążona, a dokładanie jeszcze kolejnych pasażerów w tym miejscu, aby łącznik na Świętokrzyskiej już kompletnie pękł, jest po prostu kuriozalne podejście. Gdyby M3 łączyła się od razu z M1, to by było lepsze podejście. Ale aktualnie, no niekoniecznie. Niekoniecznie też dobrym pomysłem była ta wymiana reklam. Bo już jedna osoba poleciała, przynajmniej nieoficjalnie. Oficjalnie została odwołana i podobno nawet sama złożyła rezygnację. Natomiast nieoficjalnie mówi się o tym, że na transporcie publicznym jest napisane, że no właśnie te nowe reklamy, te cała afera, zamieszanie, no wiecie, to jest mniej więcej w ten sposób. W metrze warszawskim zrobiła się afera właśnie teraz, kiedy jest kampania wyborcza, z dużymi reklamami, które zasłaniają mozaiki i innego rodzaju rzeczy. Od razu odpowiadam, nie chcę, żeby zasłaniały mozaiki, inne rzeczy to jeszcze do przeżycia, ale mozaiki to na pewno nie. A z drugiej strony wyjeżdża na białym koniu PKP, który podnosi ceny biletów jako narodowy przewoźnik. No, idealnie komunikacja miejska, komunikacja publiczna tutaj pokazuje, że może zrobić swoje. No i bilety na PKP mają obniżyć się, tak swoją nogą. Natomiast przejdźmy do tramwajów, bo tramwaje też na białym koniu wjeżdżają, ale tam się buduje to. Trochę o tramwaju do Wilanowa dzisiaj powiem, bo niestety jest dobrze, ale mogłoby być lepiej. A mianowicie, no to tramwaj do Wilanowa w nocy z 10 na 11 lutego, czyli właściwie już niedługo, rozpocznie się dosyć ciekawa zabawa, a mianowicie Jana III Sowieckiego będzie dosyć mocno ograniczona. Dobra, jeszcze bardziej będzie ograniczona. O co chodzi? Po pierwsze, na tym odcinku, tutaj bezpośrednio, do prawie trasy Siekierkowskiej będzie ograniczona znowu do właściwie jednego pasa, więc całkiem mało. No bus pas jeszcze będzie, ale to też dużo nie daje. Więc tak jest taki bajerów, tutaj po prostu jedna jezdnia będzie całkowicie zamknięta i dalej będzie nie lepiej. Bo ile przy samej trasie Siekierkowskiej, czyli tutaj Aleja Siekierskiego i Aleja Witosa, będzie normalnie, tak jak było wcześniej, mniej więcej ta ilość pasów, o tyle dalej, no to już będzie też zamknięta całkowicie jedna jezdnia. Znaczy ja to oczywiście rozumiem, żeby to wybudować, to chodzi o to, żeby zrobić wszystkie rodzaje przeniesienia, kanalizacji i innego rodzaju odwodnienia, które się znajdują pod ziemią i pod jezdnią, więc to trzeba wszystko rozpróć, ale nie będę ukrywać, że
no, zamknięcie duchu w tym miejscu będzie miało fantazję w korkach, w okolicy i ogólnie w świetnym czasie dojazdu do Wilanowa. I tutaj na białym koniu wjeżdża nowa linia autobusowa, która będzie miała lepszy dojazd. Już tak wam pokażę. Wilanowie oczywiście też jest ograniczenie. Wilanowej nawet nie będzie bus pasa, po prostu będzie po jednym pasie w każdym kierunku, więc będzie jeszcze lepiej. Natomiast na białym koniu w tym wszystkim, Wilanowy będzie ogólnie na tym samym odcinku będzie ograniczenie od 19. Od 15 będzie tutaj, od 19 będzie to wszystko. Więc pewnie koło 19 nie wcześniej zrobię film dopiero na temat tramwaju do Wilanowa, aby mieć już kompendium wszystkich ograniczeń w budowie. Ale tutaj na białym koniu wjeżdża nowa linia autobusowa, która będzie jechać właśnie trochę dalej. Czekajcie, szukam jej nazwy, numerku. Nie mogę jej tak znaleźć pod ręką. O, zaraz tu będzie. 217. 217 to teraz w związku z tymi wszystkimi bajerami będzie jechać trochę inaczej. Mianowicie będzie cały czas jechać od metra Wilanowska tutaj, ale jak się przejdzie tutaj przez tę część osiedla Wilanów, teraz sobie nie przypomnę tutaj, ale wiecie, o co mi chodzi. Ten cały rejon tutaj Wilanowa w tym miejscu się znajduje i on później wyjeżdża, ten autobus, bezpośrednio nową ulicę Brodnieckiego wzdłuż obwodnicy z południowej Warszawy i nam nową będzie dojeżdżać do metra Imielin. To bardzo dobry dojazd, w 10-15 minut jesteśmy już u góry. I to dobrze, że ta linia jest poprowadzona, bo aktualnie 263 i 319, które tędy jeździ, może i szybko dojeżdża na górę, ale jest podstawowy problem. A no tu jest ten problem. To jest to skrzyżowanie i ten tutaj jednopasmowy odcinek. Z przyczółkowej wjazd tędy dla którejkolwiek z tych linii jest po prostu katastrofalnie. Ja nawet nie chcę mówić wam, ile ja tam w korku jestem w stanie stać w 419. 10-20 minut, no to takie mniejsze cyferki mniej więcej. Ale tak, 319 jest jedną z bardziej zakorkowanych linii autobusowych, choć bardzo popularną dla mieszkańców i połączeń lokalnych. Natomiast idziemy dalej, bo tutaj dużo się rozgadałem jeszcze na temat tego. Też będą jeszcze inne zmiany na temat tej w okolicy, ale to jest chyba najważniejsza rzecz, jaka tutaj faktycznie będzie. Dzięki temu będą autobusy średnio to 4-5 minut dojeżdżać właśnie z tej części Wilanowa do bezpośrednio góry Scynowa, czyli do metra Imielin. I akurat mnie to bardzo cieszy, bo tutaj niedaleko mam uczelnię i pewnie już lepszy dojazd do Wilanowa, do McDonalda. Do restauracji takiej fast foodowej i jednej z nielicznych, wiecie. Jak głodny jestem, to czasami warto gdzieś paść. A i przy okazji z nowości jest to, że będzie 400 dodatkowych drzew z programu Przystanek Zieleń. Jakby ktoś z was nie wiedział, więc będzie łącznie ponad 1000 nowych drzew. Na całej trasie tramwaju do Wilanowa. Ale możemy się cieszyć i przypominać sobie, że są nowe objazdy, a jeszcze później, że jeszcze gorzej. Teraz połowa 2024 roku to w teorii aktualnie plan na zakończenie budowy tramwaju do Wilanowa. Czemu to się tak mocno opóźniło? A no wiecie, no nie wszystko wygląda tak ładnie na papierze, nie wszystko wygląda tak ładnie w realie, jak na papierze. To jest chyba najprostsze wytłumaczenie, czemu to tak wygląda. Ulica Spacerowa, którą tu właśnie widzimy na ujęciu, jak dobrze pewnie część z was wie, jedna jezdnia jest całkowicie zamknięta, będzie tutaj tramwaj zjeżdżać w dół i całkowicie się zmieni nie do poznania. To jest najważniejsze jest to, że no tam trzeba wszystko przebudować pod ziemią. No i właśnie wyszło, że nie wszystko co tam jest, to jest w takim stanie jakby to było. Czyli będzie potrzebna przebudowa niemal całego ciepłociągu, ponieważ jest w złym stanie. W związku z tym cała ulica Spacerowa mniej więcej po wakacji zostanie zamknięta. Też mniej więcej w podobnym czasie zostanie otwarta do użytków ulica Płaska dla tramwajów ponownie, co jest akurat bardzo dobrą nowiną. Ale to nie zmienia faktu. Otwarcie Płaski dla tramwajów, ja się bardzo cieszę, ale zamknięcie Spacerowej dla kogokolwiek budzi kontrowersje, prawda? No cóż, ulica Bagatela pewnie będzie centrum wszechświata. Więc tam aktualnie jeżdżą autobusy niektóre objazdami. Dolną i Bagatelą to są objazdy. Jestem ciekawy, co oni wymyślą wtedy. Bo na Spacerowej jednak trochę tych autobusów jeździ. Trochę tego jeździ. I trochę jeździ też pociągów na zachodniej. I dochodzimy właśnie do zachodniej. Warszawa Zachodnia. Nie wiem, czy wiecie, jest taka rzecz, to faktycznie tym wam nie powiedziałem, w ramach przebudowy Warszawy Zachodniej. Z ciekawostek. Cała stacja kolejowa musi mieć dokładnie ten sam system informacji pasażerskiej w formie ekranów, czyli wszystko musi działać na zasadzie jednego systemu. Działa to tak samo, jeżeli chodzi o system sterowania ruchem, pociągu kolejowym i tak dalej. Jak jest to dobrane na zachodniej w trakcie przebudowy? No właśnie. W związku z tym, że jest nowy system prowadzony na Warszawie Zachodniej, ponieważ kolejne pytania są wyłączone z użytku i są nowe odkrytne, dlatego nowe wyświetlacze się pojawiły na starych peronach, jak i również na nowych. A dlaczego na starych? Ponieważ musi być system cały na całej stacji nowy.
A nie można było raczej wprowadzić tych tablic na stacji, więc no wiecie, o co chodzi. Dlatego na przykład na pytaniu 9 dopiero od niedawna się pojawiły tablice działające, bo po prostu te sedy nie mogły być podpięte. I tak to wygląda, więc taka ciekawostka, jak to działa ze systemem kolejowym, że mogą być części nowe i stare, tego wam nie powiem, bo nie mogę powiedzieć. Ale tak to wszystko mniej więcej działa, żeby mogło się połączyć w jedną całość. Blisko 100 nowych wyświetlaczy i faktycznie się pojawiły na peronach. Nie wiedziałem, czy już są te wyświetlacze, że widać po prostu, w którym sektorze się zatrzymuje dany wagon. Chyba tego jeszcze nie ma, ale naprawdę muszę przyznać, że dobrze, że to się pojawiło. Chociaż to jest ten system. Ja bym wolał ten system, który jest na Warszawie na Warszawa Włochy, bo on jest dla mnie bardziej czytelny niż ten, który to jest. Taki sam jest na Warszawie Głównej aktualnie. A z innych ciekawostek, kompletnie zupełnie innych, sprawniejszy wjazd pociągów technicznych zapewni remont obwodnicy w Katowicach. I o ile tutaj może Was zupełnie nie interesować, o tyle mnie interesuje jeden element. A mianowicie obrotnica. Nigdy nie widziałem na żywo działającej obrotnicy. Kiedyś chętnie bym zobaczył coś takiego. Bo to jest jeden z tych elementów kolejowych, który jest dla mnie zbyt archaiczny. W sensie, ja wiem, że jak to wygląda, jak to powinno działać, ale nigdy na żywo nie widziałem. Nawet bym mógł zrobić o tym specjalny film właśnie z tej nowej serii, która już od miesiąca czeka w mojej zamrażarce na pojawienie się. Z innych newsów, linia 743 jeździć będzie częściej. Czemu wam o tym mówię? Ponieważ jakiś czas temu, konkretnie w styczniu, był cały sezon, seria trzech filmów na temat wykluczenia komunikacyjnego Żydowa Mazowieckiego i to się zbytnio nie zmieniło. W sensie, tu jest aktualnie stary plan do dzisiaj i to jest nowy plan od dzisiaj. Czy coś tu się mocno zmieniło? No, możecie sobie sami zobaczyć, że pojawiła się literka B. I jest trochę więcej kursów. W szczycie porannym i popołudniowym autobusy jeżdżą co 30 minut, nieco 40. To jest chyba największa różnica. No i to, że jeden autobus ma literkę B i po prostu jedzie do metro Lwowa, a później daleko linię 249 do Pętli Koło. To jest nowy bajer, który faktycznie tu się pojawił. Natomiast co chciałem faktycznie przekazać, to jest to, iż w jednym i w drugim rozkładzie weekendy są potraktowane, jakby ich nie było. W sensie dalej autobus jeździ co 150. Tak, to 150 minut, czyli co 2,5 godziny. Współczuję mieszkańcom tych okolic. Natomiast jedziemy dalej, bo ZDM otworzył oferty na placu na Zdrożu. Pytałem się o to ostatnio na konferencji i taki też mamy tutaj informacje na temat tego. Tak to wygląda teraz, tak będzie wyglądać później. Trochę się to zmieni. Ja bym bardziej zobaczył tutaj i tu od razu powiem też swoje dygresje co do tego projektu. O tym będzie też film. Nie wiem, czy w tym, czy w kolejnym miesiącu mam zrobić film na temat placu na Zdrożu. Natomiast, no wiecie, tutaj jest krótszy, więc trochę mniej czasu. Natomiast co mi się nie podoba w tym całym projekcie, to rzeczywiście fajnie. Windy, stare schody, tu nie ma szostanku, więc nie będzie windy, nowe schody, zatujące się wiaty, tak dalej, wysepki, busy i dopy, już nie zbyt dużo tych napisów. Na górze brak przejść podziemnych, przynajmniej jednego nie będzie przejścia podziemnego, to drugie zostaje, nie wiem do końca czemu, ale zostaje. No i ogólnie mnóstwo zieleni, nowych ścieżek rowerowych, które będą lepiej poukładane i tutaj dojazd do trasy Łazienkowskiej, gdzie będzie właśnie zjazd rowerowy wzdłuż nowej trasy. Natomiast co mi się nie podoba? Nie podoba mi się to, że tu jest ta winda, nie? Tu jest ta winda, schody. I czemu nie dało się doprowadzić, żeby była druga winda po drugiej stronie całego skrzyżowania ze schodami po drugiej stronie i tak samo tutaj. Jakby czemu? Miejsce na dole jest, po drugiej stronie miejsce też jest. A byłaby to naprawdę świetna możliwość przesiadki w tych rejonach, bo aktualnie wyjście stąd, przechadzka tutaj do przystanku, który jest gdzieś tu schowany przez to przejście pieszych, które bardzo rzadko zmienia światła, jest niewygodna. Nie mówiąc już o dojściu z tego przystanku do 222, który tu się zatrzymuje, to jest jeszcze lepszą fantazją. Więc byłoby miło, gdyby to przejście miało po drugiej stronie. No, moje bajdurzenie. Byłoby dobrze, ale jest jak jest. Więc tak to niestety wygląda. Takie są oczywiście minusy. To jest cały projekt tego, jak to będzie wyglądać. Tutaj właśnie możecie dokładnie zobaczyć, że po tej stronie jest miejsce, tu jest w ogóle jeszcze rezerwa zrobiona i po drugiej stronie też jest miejsce i można było to wsadzić. Tutaj jedyne, co jest dziwne, to jest to, że te przejście podziemne pozostaje. I to jest dobre pytanie. Jak będę mieć okazję, to się podpytam w ZDM-ie, czemu to przejście pozostało? Czy coś tam się znajduje na dole? Coś ważnego? A może to jest tak, że konserwator zabytków nie pozwolił tego zrobić? Jak na Oddona, przez długi okres czasu. Oddona i Jana Kazimierza do przebudowy. Jana Kazimierza już niedługo. Zaraz wam pokażę, jak to wygląda. No tak, najpierw Jana Kazimierza. To jest mnóstwo nowych wizualizacji i tak dalej. Jak to będzie świetnie, cuda, widać, nie wyglądać. Najważniejsze jest to, że pojawią się drogi dowodowe.
Internet mu cały czas nie będzie działać. O, mnóstwo zieleni, większe chodniki, ładniejsza, węższa ulica, miejsce parkingowe bardziej posegregowane i droga rowerowa. To są chyba największe, najważniejsze zmiany, jakie możecie zobaczyć. Tak to będzie wyglądać. Tak jest teraz. Bardzo amerykańska ulica. Jakby szerokość jednej jezdni 5,75 metra. To jest naprawdę duża szerokość. Chodniki, droga serwisowa. No ogólnie mnóstwo tu jest dróg. I tutaj od razu przechodzę do elementu, czemu tu jest zastawiony pas zieleni aż taki duży, 6-metrowy. Tu w przyszłości jest rezerwa pod tramwaj, więc wiecie, to musi pozostać. Od razu odpowiadam na pytania i kontrowersje. Tramwaj tutaj i zajezdnia, która ma powstać na odolanach tramwajowa, jest tak odległą inwestycją, że to może być 2050. No, może 2040. Najwcześniej. Bez zajezdni oczywiście. Ale to są bardzo daleko idące plany w ogóle co do samych odolan. Też o odolanach niedługo będę mówić w najbliższym filmie, jak się zmieni. Podobnie jest na Odona. Odona też będzie w dwóch etapach przebudowana. Najpierw w ramach tej inwestycji, czyli na krótkim odcinku, pasy rowerowe, jezdnia w jednym i w drugim kierunku i miejsce parkingowe, bez pośrodkowego miejsca parkingowego. To chyba akurat na plus, bo pośrodku parking. To jest bardzo rzadkie jak na Warszawę. Wiem, że to w innych miastach coś funkcjonuje, coś takiego, jednakże to jest mało dobre, jeżeli chodzi o względy bezpieczeństwa. No bardziej trochę to pomniejszone i zupełnie zrobione inaczej niż jest aktualnie. Natomiast tak, na minus jest to, że miejsce parkingowe i droga rowerowa obok siebie to jest zły pomysł. I to wszyscy wiedzą. Droga rowerowa powinna być po tej stronie, z jakimś pasem dzielącym w tym miejscu, ale rozumiem, że konserwator zabytków na to nie pozwoli. Być może. Natomiast z drugiej strony mamy ten wielki 15-metrowy pas dzielący i on w niektórych miejscach będzie w przyszłości pod tramwaj, który będzie tu właśnie wyjechać z Warszawy Zachodniej. Więc to się wszystko będzie łączyć w jedną całość. Pytanie tylko oczywiście, kiedy to wszystko powstanie już ostatecznie. Natomiast tak, dwa etapy. Jedno bez tramwaju, drugie już bezpośrednio z tramwajami. Dobra, już kończymy, bo mi tu budziki się włączają. Natomiast to, co muszę koniecznie wam powiedzieć jeszcze, to jest super sam, bo podobna sieć handlowa zniknęła, czyli chodzi mi o... Znaczy, popularna sieć handlowa wyparła Supersama, będzie to Carrefour w tym miejscu, dokładnie gdzie się aktualnie gdzie się znajdował Supersam, od miesiąca już jest tam pusto. Tak wyglądał jeszcze Supersam, kiedy funkcjonował, tak wygląda dzisiaj. Jedyne co zostało to takie ładne napisy, właściwie cienie po napisie. Plac Unii bez Supersamu jeszcze ma mniej dla mnie celów handlowych niż wcześniej. Zresztą nie żeby coś, ale tam mało jest moich destynacji handlowych. Bardzo mało. O ile biurowiec, to akurat faktycznie spełnia swoją funkcję. Tak to wygląda aktualnie. Ma być otwarty mniej więcej w połowie roku tutaj nowy sklep. I może i dobrze. Nie to, żeby coś. Może faktycznie jest mi szkoda, że nie ma Supersamu, ale z drugiej strony przypomniałem sobie, jakie tam były ceny, to nie dziwię się, że ich nie ma. Natomiast idziemy dalej. Tunel w Świnoujściu będzie miał odcinkowy pomiar prędkości. Tak, wiem, tunel... Ciekawy, może nawet bym coś nagrał na temat niego, ale jest tak daleko i tak niedostępny, że no wiecie, ale dobrze, że o tym myślą. Podobnie jak w tunelu południowym, jest numer odcinkowy prędkości, czy na Zakopiance i od razu wszystkie takie osoby, które jadą za szybko, a w takich miejscach szczególnie nie powinno siedzieć za szybko, są eliminowane i szybko te manety są zalepiane, więc bardzo dobrze, że w ten sposób jest zrobione. Bardzo dobrze, bo w takich miejscach wypadek to jest duży problem, duże utrudnienie, a jeżeli coś będzie nie tak z tunelem, to będą konsekwencje naprawdę ogromne, jeżeli chodzi o kwestię funduszową. Natomiast na koniec programu 747. Ostatnia dostawa do Atlas Air. Tak on wyglądał. Chodzi oczywiście o samolot. Już ich nie będzie. Ostatnio to słyszałem w radiu, więc postanowimy wam powiedzieć o tym, żeby przypomnieć. Boeing dziś dostarcza dziś, 31 stycznia, czyli jakiś już systemu, ostatniego B747 w Everett. Start uroczystości ostatniej dostawy w programie B747 przewidziano na 23 polskiego czasu. Ostatni wyprodukowany Boeing 8F w wersji cargo trafi do linii Atlas Air. To koniec pewnej lotniczej epoki w dziejach lotnictwa. Nie będę odpowiadać, że nie. One zawsze pojawiały się na różnych lotniskach. No i na koniec jeszcze zanim przejdziemy do sondaży, mam do was podziękowanie. Bardzo dziękuję wszystkim osobom, które licytowały w licytacjach. Jeszcze jedna jest, tak jak mówiłem.
Jedna licytacja, która się zakończyła, udział w odcinku w ramach Jakuba Sykuta na jeden odcinek, zakończyła się, ale jest cały czas nieopłacona. Na dniach, jeśli się ta osoba nie opłaci, licytacja jeszcze raz na krótki czas wystartuje, żeby chociaż na taką sensowną kwotę poszła. Nie mówię, żeby była tak samo duża jak wcześniej, ale po prostu liczę na to, że ktoś to wylicytuje i będą jakieś pieniądze na Wielką Kwestię Świątecznej Pomocy, bo już się nastawiliśmy z Sykutem na zrealizowanie tego, więc jeszcze mamy czas, co jest po finale, ale jeszcze możemy. Właśnie dostałem informację, że osoba, która wylicytowała tą licytację, się poddała i nie udało jej się po prostu opłacić tego, więc licytacja z momentem aktualnym, kiedy wy to oglądacie, już się pojawiła, najprawdopodobniej macie do niej link w opisie i w karcie i możecie już ją ponownie licytować. Zapraszam bardzo serdecznie do licytowania tego i wejściówek, macie w karcie i w opisie teraz, więc miejmy nadzieję, że oczywiście wygra najlepsza osoba i najlepsza oferta i jak najwięcej będzie przekazane na Wielką Orkiestrę Świątecznej Pomocy. Jeszcze w tym finale, 31. No i dziękuję wszystkim osobom, które wsparły nas do puszki, której ja miałem. Nosiłem dwie puszki ze sobą, jedną musiałem zmienić po prostu, tego miałem dwie łącznie. Do osób, które się dorzucały na moją eskarbonkę na Wośpie i do osób, które dorzucały się do terminala płatniczego. Chodziliśmy po całej Warszawie 29, czyli w dniu finału, w niedzielę. Bardzo dużo z Was widzieliśmy, łącznie uzbieraliśmy dużo pieniędzy, puszek najwięcej w całym sztabie. A łącznie, liczając już jedną licytację została opłacona i wszystkie rzeczy z naszych dwóch puszek elektronicznych, mojej puszki i terminala, to jest dokładnie kwota, jaką nam się udało zbierać, to jest ponad 8810 zł. Tu mam podziękowanie, ale to nie jest ostatnia kwota, ponieważ do eskarbonek naszych jeszcze w ciągu kolejnych paru godzin już bezpośrednio po finale wpłynęło jeszcze kilkaset złotych, więc aktualnie kwota to już jest ponad 9 tysięcy złotych i jeżeli licytacje zostaną opłacone, wyjściówki się skończą i będą opłacone, to ta kwota mniej więcej dobije do pewnie około 9,5 tysiąca złotych. Dokładnie nie wiem, ile Dominikowi się jeszcze udało zbierać w tym czasie, ale jak zawsze bardzo Wam za to dziękujemy i za rok miejmy nadzieję, że uda nam się dobić do dyszki i też będzie trochę inaczej za rok. No więc lecimy z ostatnimi informacjami, bo się strasznie rozgadałem. Telefon jeszcze mi nie padł, o dziwo, ale o jakich rzeczach mam się powiedzieć? No oczywiście o sondażach. O ile mamy tutaj jeden sondaż, czy Metro Warszawski powinno zostawić sobie jeden pojazd w serii 81, czyli ten rosyjski, jako zabytek? Większość z Was stwierdziła na razie, że tak, ale to jest sondaż przed 7 godzin, więc jeszcze go nie będę zamykać, ponieważ doskonale wiem, że jeszcze sobie trochę o nim pogadamy i przejdźmy do tego, co faktycznie jest z sondażem. Mianowicie, czy którąś z tej serii znasz? Jeśli tak, to którą najbardziej lubisz? Trochę zdziwiony, że aż tak mało z tych serii, które ja lubię oglądać, Was nie interesują, ale w sumie już się do tego przyzwyczaiłem, że zazwyczaj to, co ja oglądam, to nikt tego nie ogląda. Ostatnio oglądałem resztę materię, Westworld bardzo lubię i uwielbiam, szkoda, że zatrzymali ostatni sezon. No i Rysłoka też ostatnio oglądałem, natomiast inne w komentarzach specjalnie dałem Wiedźmina, żeby Was wywołać. Dlatego dużo ciekawych komentarzy, dużo ciekawych propozycji daliście, co Wy tam oglądacie. Chciałem taki trochę inny sondaż dać raz na jakiś czas. No i oczywiście tutaj jest właśnie ta łączna licytacja, ile było łącznie zebrane, tutaj z Dominikiem chodziliśmy właśnie z terminalem i tak dalej. Ale co my tu jeszcze mamy? Jeszcze jest jeden sondaż. Jaki typ tramwaju najbardziej lubisz? 800 ponad głosów, niskopodłogowy większość z Was stwierdził 78%, wysokopodłogowy 11%, częściowo niskopodłogowy 6% i nie wiem 5%. No i na koniec chciałem Wam bardzo podziękować za to, ile Was tutaj jest. 8817 właśnie się świeżyło. Kiedy Wy to oglądacie, to nie jest już więcej. Natomiast tutaj jest do Was rzecz. Jak będzie na tym liczniku przebijemy magiczną granicę. Znaczy, ja będę chciał to uchwycić, nie wiem, czy mi się uda. 8888, czyli 4 ósemki. Wtedy pojawi się specjalny film z podziękowaniem i podsumowaniem poprzedniego roku. Z różnych inwestycji nagrywałem dla Was i pokazywałem Wam na przestrzeni tego całego okresu. Bardzo ciekawy, uchwytujący właściwie prawie każdą inwestycję w jednym krótkim, 3-minutowym mniej więcej filmie. Jest już prawie gotowy, jeszcze ostatnie szlify są dobrane. Więc będzie na Was czekać, kiedy przekroczymy ten limit, ja go opublikuję. A na razie to było na tyle z tego filmu. Jeśli taki film się podobał, to zostawcie łapkę w górę. Jeśli chcecie zobaczyć więcej takich materiałów, kliknijcie subskrybuj i ten dziwny dzwoneczek. Dziękuję bardzo wszystkim wspierającym za wspieranie mojego kanału.
już niedługo na dniach, za kulisami dziś jakieś się dla Was pojawi, natomiast niedługo na dniach pojawią się filmy dla Was przedpremierowo, bo ja wyjeżdżam do Zakopanego i w tym czasie będziecie mieli wszystkie filmy, które się pojawią w tym czasie, dostępne mniej więcej w sobotę, pewnie jakoś koło soboty. Wszystkie wyślę i będą po prostu dla Was dostępne przez najbliższej soboty, przez kolejne 5 dni wcześniej. I do zobaczenia już wkrótce w kolejnych materiałach na moim kanale, tak jak powiedziałem, kolejne mniejsze z tym będzie jeszcze normalnie tutaj. No i zobaczymy się niedługo w kolejnych materiałach na moim kanale. Jeszcze niedługo dam też informację o tej licytacji, czy jeszcze raz będzie powtórnie można ją wylicytować. Ale do tego czasu do zobaczenia wkrótce w kolejnych materiałach na moim kanale i prawdopodobnie jutro w filmie z warszawskiej kolei dojazdowej, bo wiem, że czekacie. Cześć!